Nowy system naliczania opłat za wywóz śmieci uchwalony. Od 1 lipca opłaty, które będą wnoszone z danego gospodarstwa domowego, czy to mieszkania, czy domu jednorodzinnego, będą uzależnione od ilości zużytej wody. Dlaczego? Ponieważ dotychczasowy system nie sprawdził się. Polegał on na tym, że mieszkańcy deklarowali liczbę osób w gospodarstwie domowym. Tyle, że przy braku możliwości weryfikacji tej liczby z rejestru w Krośnie Odrzańskim ubyło 3000 ludzi. To oznacza, że uczciwi, a jest ich około 14 tysięcy, płaci za pozostałe, niezadeklarowane prawie 3 tysiące. Podam to na przykładzie rodzin dwuosobowych. Jedna rodzina zużywa 89 metrów, druga 144, kolejna 169 i kolejna 107. Różnice, proszę Państwa, są naprawdę bardzo ogromne i niestety możemy przypuszczać, że niestety przy zużyciu 169 metrów jest tam większa ilość osób. Nie da się, żeby dwie osoby, które są zadeklarowane na chwilę obecną w deklaracjach, żeby zużyły 169 metrów wody. Nie ma takiej po prostu możliwości. A to oznacza, że mamy do czynienia z oszukiwaniem. System naliczania w zależności od zużycia wody jest sprawiedliwszy niż pozostałe. Gminę zwodociągowaną mamy 100%. Wielki sukces tej gminy. A więc objęty systemem mogą być wszyscy. A przecież o to chodzi. Bo w gruncie rzeczy szukamy owych 2500 cwaniaków tutaj kosztem nastroju. No więc jeżeli będą wszyscy, jeżeli 17,5 tysiąca będzie się składało na system, na pulę pieniędzy mieszkańców, nie gminy, mieszkańców schowku gminy, bo to jest pula mieszkańców. Jeżeli ta pula na 2019 rok przekroczy koszty utrzymania systemu, no to nadwyżka przechodzi na rok przyszły. Albo w przyszłym roku będą obniżki. Nikt tych pieniędzy mieszkańców nie dotyka. Ponieważ system musi się bilansować, czyli gmina nie może ani zarabiać na wywozie, ani dopłacać do niego. Opłaty za śmieci uzależnione od ilości zużytej wody wprowadza coraz więcej samorządów w całej Polsce, uznając, że jest jedynym sprawiedliwym. Przykładem podawanym przez ogólnopolskie media jest gmina Marki. Gdyby stawkę za odpady wyznaczono od osoby, każdy mieszkaniec zapłaciłby tam przy segregowanych śmieciach 31 zł za miesiąc lub 63 w przypadku braku segregacji, a gmina i tak musiałaby dołożyć ponad 3 miliony złotych do systemu. W przypadku uzależnienia stawki za odbiór śmieci od ilości zużytej wody w gminie Marki zdecydowano się na stawki 10,50 oraz za niesegregowane 21,65 zł. Argumentacja o zaniżaniu liczby mieszkańców pojawia się w wielu miejscach. W Podkowie Leśnej w uzasadnieniu uchwały napisano: do tej pory w wielu przypadkach deklarowana ilość mieszkańców posesji, według której dotychczas liczona była opłata za gospodarowanie odpadami, była zaniżana. Osoby wynajmujące domy nie zgłaszały rzeczywistej ilości osób, na co wskazywało rzeczywiste zużycie wody i ilość wystawianych odpadów. W Krośnie Odrzańskim stawki są i tak niższe niż w podawanym przykładzie gminy Marki. A możliwe są trzy sposoby naliczania opłat za wywóz śmieci. Pierwszy, który się nie sprawdził nigdzie, to od liczby zadeklarowanych w gospodarstwie domowym osób. Drugi związany jest z powierzchnią mieszkania i jest on niesprawiedliwy. No ale tuż winna babcia, której zostawiono 80 metrów kwadratowych, wszyscy się rozjechali i ona, biedna staruszka, na tych 80 metrach siedzi. Produkuje śmieci tyle, co każdy z nas, 365 kg na rok, a będzie płaciła tak, jakby na tym mieszkaniu, na tej powierzchni było 4 czy 5 osób. Inaczej mówiąc, będzie miał dużą nadpłatę i będzie to niesprawiedliwe w stosunku do niej. Tym bardziej, że metry kwadratowe odpadów nie wytwarzają. Pozostaje ten zależny od ilości zużytej wody. Ten system pokazuje rzeczywisty stan. Jest oparty na deklaracji sprawdzalnej, bowiem za rok, jeżeli ktoś zadeklarował, że jest nas 3 osoby, a mamy normę 2,5 metra sześciennego spożycia na osobę na miesiąc, więc jeżeli wyliczymy, że z tego lokalu wychodzi, że jest jednak 5 metrów sześciennych, to znaczy, że to są 2 osoby, nie jedna. Czy można to wybronić tego typu stwierdzeniem, że no przecież można mniej spożywać? W Krośnie już nie można. Minimum egzystencjalne to jest dziennie 80 litrów na osobę. 2,5 metra sześciennego na miesiąc.
Kolejny element w tej skomplikowanej układance to nie tylko konieczność uszczelnienia systemu, ale także zmiany cen spowodowane podwyżkami niezależnymi od samorządów. Wzrosły opłaty za odbiór śmieci w Zakładzie Zagospodarowania Odpadami w Marszowie obok Żar, to tam trafiają odpady komunalne z gminy Krosno-Odrzańskie. Wśród przyczyn wzrostu opłat za śmieci samorządy wymieniają wprowadzenie przez rząd podwyżki opłaty za składowanie odpadów. To wszystko powoduje, że obowiązujące w gminie Krosno-Odrzańskie od 2016 roku stawki za odpady komunalne również musiały pójść w górę. I trzeci element to wzrost kosztów związanych z wywozem odpadów. Radni uchwalili, że w przypadku deklaracji segregowania cena będzie wynosić 5 zł 20 groszy za każdy metr sześcienny zużytej wody. W przypadku niesegregowanych odpadów będzie to dwa razy więcej. Deklaracje będą składane od nowa. Po serwisie zapraszamy na retransmisję części sesji dotyczącej ustalenia systemu opłat za odpady.